Siemano czołgiści, ja jestem Archenox i witam was bardzo serdecznie w takim filmie, który naprawdę powiem, że w przyszłym tygodniu wraca mapa Perłowa Rzeka. To powiem wam, że dlatego nagrywam ten film, bo ta mapa powraca w przyszłym tygodniu i ten, to naprawdę powiem wam, że po prostu chcę tam też przekazać wam parę kurna, język nie plącz mi się. Parę newsów chcę wam przekazać, tak parę newsów, bo naprawdę w przyszłym tygodniu powróci do gry mapa Rzeka Perłowa. Naprawdę się tak jaram na jej widok, jak właśnie macie teraz tam sobie screeny tej mapy. Jaram się jak szczerbaty na suchara, naprawdę dopowiem to, że naprawdę ta mapa wygląda pięknie, jest odwzorowana tak jak na PC-cie, bo wygląda tak samo jak w wersji PC-towej mapa Rzeka Perłowa. Naprawdę nie mogę się doczekać, aż wejdę, po prostu wejdę do bitwy i będę na tej mapie, bo naprawdę ona jest trochę inaczej wygląda niż kiedyś, bo jest tak bardziej dostosowana do nowych po prostu reali WoTa. I powiem, że ma pojawić się oczywiście nowy czołg premium na zimnej wojnie, bo nie ma nic co innego do roboty. No okej, wraca Rzeka Perłowa, ale mogłoby jeszcze więcej map obrócić. Ale powiem to, że naprawdę ta mapa pięknie wygląda, bo naprawdę ma dużo roślinności, ma taki klimat chińsko-japoński. Dopowiem, że naprawdę jaram się tym, że ta mapa powraca. I jeszcze będzie ta załogantka, taka stylizowana chyba na czesce, nie wiem, ale taka kobita z flagą Czech, to naprawdę powiem, że nawet to jest okej. To był taki krótki film newsowy, tylko chciałem tyle powiedzieć. No i też będą w kwietniu podobno mają się pojawić czołgi ciężkie, czeskie. Zostawcie łapkę w górę, suba i komentarza. No i żegnam się z wami do następnych newsów czołgiem. I powiem wam, że naprawdę się cieszę, że Rzeka Perłowa powraca, bo to jest jedna z moich ulubionych map, na które bardzo lubiałem grać. To powiem, że zostawcie teraz łapkę w górę i suba, bo ja się bardzo staram nagrywać newsy. No naprawdę oczekujcie, że już we wtorek pojawi się film "Zwiedzam mapę Rzeka Perłowa". To już na pewno będzie.